Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest 5 do 3. Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru? No i mamy aż 5 odpowiedzi tutaj możliwych, z czego tak naprawdę realne są tylko dwie, no bo jak stosunek masy cukru do masy wody to jest 5 do 3. To nam na pewno mówi, że tego cukru jest tutaj więcej niż wody, no więc cukier w całym syropie będzie na pewno zajmował więcej niż połowę, realne są tylko odpowiedzi D i E, bo tutaj jest więcej niż połowa, tutaj było za mało. W tej chwili mamy 50% szans, że wskażemy właściwą odpowiedź, a żeby mieć 100% szans, to patrzymy na to tak. Jeżeli mamy podany jakiś stosunek czegoś do czegoś jako liczby, to wtedy sobie przyjmujemy, skoro było 5 do 3, to tutaj dajemy sobie 5x, a tutaj dajemy sobie 3x. To było w kolejności takiej, to był stosunek masy cukru do masy wody. Czyli te 5x to będzie cukier, zapiszmy sobie to. Masa cukru to 5x, 3x to będzie masa wody. Tutaj jeszcze warto wiedzieć, ile będzie miał cały syrop, a cały syrop to jest 5x plus 3x, razem to będzie 8x. Tyle ma cały syrop, a my musimy powiedzieć, ile procent tego syropu stanowi masa cukru. Możemy to policzyć z czegoś takiego. Bierzemy sobie ułamek i dzielimy cukier przez syrop, czyli jaką częścią całego syropu będzie cukier, a jeżeli chcemy mieć to jeszcze w procentach, to mnożymy to razy 100%. No to dzielimy cukier, oznaczyliśmy sobie, że to jest 5x, syrop oznaczyliśmy, że to jest 8x i razy 100%. Te x -y tutaj w tym momencie to one nam się już upraszczają. Te x -y skracamy, zostaje nam 5 ósmych razy 101%. Teraz ponownie możemy skrócić, tym razem skracamy liczby. Tutaj nam się to skraca przez 4, 8 przez 4 to jest 2, a 100 przez 4 to jest 25. Mnożymy 5 razy 25 to jest 125, na dole 2 razy 1 to jest 2%. 125 musimy podzielić na pół, z tego wychodzi dokładnie 62,5. 62,5%. Odpowiedź E jest poprawna. Jeżeli ktoś by to chciał robić metodą proporcji, to też się da, tylko tutaj będzie potrzebna jeszcze jedna niewiadoma, 100%, czyli inaczej cały syrop to będzie 8x. A my chcemy wiedzieć, ile procent będzie stanowił cukier, więc damy sobie... Nie możemy dać x procent. Musimy dać tutaj nową literę, na przykład y, czyli y procent to będzie cukier, czyli 5xów. Z metody proporcji wymnożamy sobie na ukos. Ja zacznę od tego ukosa z y. y razy 8x to będzie 8xy. Procentów już nie muszę pisać, bo procenty są nad procentami, więc wszystko jest tutaj uporządkowane. W drugą stronę 100% razy 5x to będzie 500x. -ów. Na początek nie chcę x, dzielę sobie wszystko przez x, zostaje mi 8y, to się będzie równało 500, chcę obliczyć y, dzielę jeszcze przez 8, to będzie 508%, skracamy to przez 4, byłoby to 125%, drugich procenta, a to jest 62,5%, czyli ponownie odpowiedź E jest poprawna.